20 listopada wspominamy świętego Feliksa Valois, prezbitera. O Feliksie z Valois mamy wiadomości fragmentaryczne, mimo że był założycielem zakonu trynitarzy, który w średniowieczu odegrał dużą rolę. Być może, że przyćmił go sławą święty Jan Zmaty, współzałożyciel tego zakonu, główny inicjator dzieła i jego pierwszy przełożony generalny. Feliks urodził się w hrabstwie Valois w północno-wschodniej Francji w pierwszej połowie wieku XII. Był prawdopodobnie spokrewniony z królami francuskimi z dynastii Walezych. Nauki pobierał pod okiem świętego Bernarda w klasztorze w Clairvaux. Zamierzał pozostać w zgromadzeniu cystersów. Bernard odwiódł go od tego zamiaru. Ojciec wysłał Feliksa na dwór króla Ludwika VI. Młodzieniec musiał tam brać udział w zabawach dworskich, a mimo tego zachował głębokie życie wewnętrzne i surowe reguły życia zakonnego. Idąc za powszechnym w tamtym czasie ruchem, także i on udał się na wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej. Pod wodzą Ruggera dotarł do Aleppo. Kiedy jednak przekonał się, że w Ziemi Świętej niewiele dokona dla Zbawiciela, powrócił do Francji i zamknął się w pustelni Serfouet w pobliżu Mu. Przyjął także święcenia kapłańskie, by do życia pustelniczego dołączyć apostolskie. Tak się też stało, gdyż niebawem do mistrza zaczęli coraz liczniej garnąć się uczniowie. W roku 1194 nawiedził jego pustelnię Jan Zmaty, wówczas profesor na Uniwersytecie Paryskim. Przemyśliwał on nad założeniem nowego zakonu, który zająłby się sprawą wykupu chrześcijan wziętych przez muzułmanów do niewoli w czasie bitew lub podbojów, czy też pirackich wypraw na osiedla chrześcijańskie. Trzeba przyznać, że niewola ta była bardzo ciężka. Muzułmanie traktowali bowiem jeńców jako wrogów i stosowali wszelkie sposoby, by odwieść chrześcijan od wiary w Chrystusa, a skłonić ich do przejścia na islam. Feliks zapalił się do tego projektu. Obaj mężowie różnili się charakterami, przez co wzajemnie się uzupełniali. Podczas gdy Jan był człowiekiem czynu, bardzo dynamicznym, Feliks był kontemplatykiem. Kiedy więc pierwszy z nich dał nowemu zakonowi ramy organizacyjne, drugi pogłębił nurt życia wewnętrznego zakonu. Jan spędził przy Feliksie około 3 lata, określając wraz z nim regułę i charakter zakonu. Stąd udał się do Rzymu, by uprosić zatwierdzenie reguły. Znany z surowości i z zastrzeżeń dotyczących nowych zakonów, papież Innocenty III zatwierdził jednak nowy zakon w roku 1198. Tak powstał zakon Przenajświętszej Trójcy od wykupu niewolników, znany powszechnie jako Trynitarze. Jan Zmaty udał się teraz do Francji, Hiszpanii i Włoch, by propagować ideę i konieczność założenia nowej rodziny zakonnej dla ratowania chrześcijan z muzułmańskiej niewoli. Według tradycji Feliks miał umrzeć 4 listopada 1212 roku w opactwie Serfouet. Początkowo jego kult był słaby i ograniczał się jedynie do zakonu trynitarzy. Od XVII wieku kult ten ożywił się i rozszerzył, odkąd papież Klemens IX zezwolił na mszę świętą i oficjum ku czci obu założycieli. Papież Klemens X wpisał ich do martyrologium rzymskiego. Papież błogosławiony Innocenty XI wyznaczył dni ich wspomnienia dla świętego Jana 8 lutego, a dla świętego Feliksa 20 listopada. Z kolei papież Innocenty XII rozszerzył ich święto na cały Kościół. O świętym Feliksie Valois zachowały się legendy, które miały pewien wpływ na autorów jego żywotów oraz na ikonografię. Ponoć kiedy matka nosiła w łonie chłopca, ujrzała Matkę Bożą z dzieciątkiem, które dźwigało krzyż. Przy boku dzieciątka stało drugie dziecię, trzymając koronę z lilii. Chłopiec oddał dzieciątku koronę z lilii, a sam odebrał od niego krzyż. Kiedy matka nie umiała sobie wytłumaczyć tego snu, ukazał jej się święty Hugo, przed którego właśnie ołtarzem się modliła, i oznajmił jej, że tym dzieckiem będzie jej własny syn, który lilię królów francuskich zamieni na krzyż. Nazajutrz porodziła syna i z wdzięczności dała mu na imię Hugon. Feliks natomiast to jego imię zakonne. Inna legenda głosi, że z powodu długotrwałej suszy nastał wielki głód w kraju.
Na zamek świętego Feliksa szły tłumy wygłodniałych ludzi. Kiedy i tu zabrakło chleba, pobożna piastunka pobłogosławiła rączką dziecka ostatni chleb i stał się cud. Chleba wystarczyło dla wszystkich ubogich, którzy przyszli po pomoc. Widząc to, piastunka wyprowadziła dziecię na pole i jego rączką pobłogosławiła ziemię. Wtedy spadł długo oczekiwany deszcz, a po nim nastał wielki urodzaj. Kiedy zaś pewnej nocy posnęli wszyscy zakonnicy tak, że nikt oprócz świętego Feliksa nie wstał o północy na modlitwy, Feliks ujrzał, że na miejscu przełożonego zasiadła Matka Boża, zaś na miejscach zakonników aniołowie. I to oni odmawiali oficjum za zakonników. Matka Boża miała na sobie habit trynitarzy. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam, słabym ludziom, Twoich świętych jako wzór i pomoc na drodze zbawienia. Spraw, abyśmy dążyli do Ciebie, naśladując świętego Feliksa, którego narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.